Opola Gra to największa plenerowa wystawa rolnicza w południowej Polsce. W tym roku odwiedziło nas 49 tysięcy zwiedzających. Wystawia się 430 wystawców. Na Opola Grze mamy bardzo wiele atrakcji przez pokazy maszyn, testy maszyn, gdzie każdy może sam wsiąść i poczuć maszynę. Po wystawę bydła, przez debaty, prelekcje. Myślę, że na Opola Grze każdy rolnik jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jesteśmy na wystawie zwierząt, która jest organizowana w ramach Opolagry, w tym roku Opolagra 2014. Jak co roku mamy dużą stawkę bydła mlecznego, jest to około 90 sztuk. Tu na tej wystawie jest możliwość po prostu zobaczenia tego, co my rolnicy naprawdę robimy. Można dotknąć żywą krowę i dowiedzieć się od nas bezpośrednio, jak dzisiaj produkuje się mleko. Były konkurencje, to znaczy wycena ma swoje zasady w całej Polsce takie same i w całej Unii. To jest wszystko usystematyzowane. Wybieramy w każdej stawce czempiona, w dużych stawkach wicechempiona, a na koniec wybieramy wśród krów i jałówek super czempiona wystawy. W tym roku i w zeszłych latach promowaliśmy kierunki, wydziały na uczelni. Jest bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi kierunkami, możliwością studiowania na Politechnice Opolskiej. W tym roku wzbogaciliśmy jak gdyby naszą ofertę, również wspierając się Instytutem Konfucjusza. Prezentujemy i również promujemy kierunki i wydziały i studia na Politechnice Opolskiej. I zdarza się, jest to coraz częstsze, że przychodzą studenci i mówią, że rozmawialiśmy na targach Opolagra i przychodzą do nas na te studia, na kierunki związane z rolnictwem, z żywieniem, z logistyką czy z ekonomią. Na Opolagrze jesteśmy już czwarty rok z rzędu. Bardzo sobie cenimy współpracę z Politechniką Opolską, która również jest tutaj na Opolagrze i która nas wspiera w naszych działaniach. Na terenie województwa opolskiego udało nam się zorganizować w ciągu roku przynajmniej jedną konferencję wspólnie z Politechniką Opolską pod hasłem Biologizacja Rolnictwa. Liczy się Politechnika.